wiem, że mam dość. Proste mylę się, gdy sądzę, że nie miniesz mnie na proste. I czasem ścigam się, by twierdzić, że lepiej podać dłoń sobie. Jako wulgarny człowiek przeginam z ilością mięsa. A przez nadmiarę epitetów myślisz, że ze mną jest nie tak. To jest tak, że tak wyrażam emocje i przeszkadzają wulgaryzmy. Tylko babci w każdej zwrotce zmieniłem się. Niczym Polska za komuny, więc jedni myślą, że jest lepiej, a drudzy stoją w kolejce. Tutaj postrzegają mnie po swojemu, bo ja to ten, który rzekomo dba tylko i wyłącznie o siebie. Szukaj kompromisu i tak nie dogodzisz wszystkim. Chyba że ci wszyscy raptem wejdą ci na głowę. Nie wiem, co ci to da, osobiście gardzę tym sposobem. Ja zmieniłem się na gorsze, aby się nie odezwij słowem. Myślałem, a być może to jest prawda. Może nie jestem taki czysty jak niezapisana kartka i pewnie popełniam więcej błędów niż dostrzegam. A ty masz rację, kiedy mówisz, że Seba się zmienia. Miewam czasem uczucie, jakby coś było nie tak, ale sam do końca nie wiem, czemu czuję ten niesmak. Chciałbym sobie zauważyć to, czego nie widzę. Wreszcie mógłbym przeprosić tych, których dzisiaj krzywdzę. Jeśli już się zmienię, to tylko na swoich zasadach. Zrobię kolejny krok tak, jak serce mi to podpowiada. Nie będę się kłaniać przed ludźmi, którzy mnie nie znają i nie będę udawać, że sprawiają mi radość. Jak mam być fair, gdy nie szanują tego, co mówię. To ty masz problem, że nie przepadłem jeszcze w tłumie. Czas już odetchnąć, to były tylko moje przemyślenia. Nie mam nawet pewności, że w ogóle coś się zmienia. Są też ci samokrytyczni. Nie to, że się chwalę, ale nie słucham wytycznych. Nie jeden zachowuje się jak nieomylny. Patrzę na ich życie jak na hollywoodzkie filmy. Efekty specjalne zamiast dobrej gry aktorskiej. Czy ja też tak koloruję, mam taką zagłostkę. Ej chłopaki, pomożecie mi z problemem. Nie mi to oceniać, chyba że pogadasz z Sebkiem. Ej, Sebek. Co? Bo nie słuchałem. Dobra, nieważne, chodzi o to, żeby być normalnym. Żeby ci palma nie odbiła, chociaż to banalne. I choć banalne, to na wiatr tego nie rzucałem. Bo się ludziom w dupach poprzewracało. Sami siebie na piedestale stawiają. Jak niczego nie osiągniesz, nie jesteś najlepszy. Tylko ten, co nic nie robi, nic nie może spieprzyć.